Do Atlas Areny, 19. konfrontacja sztuk walki. Ta hala jeszcze żyje tym, co tutaj wydarzyło się kilkanaście minut temu w starciu Jaya Silvy z naszym Michałem Cipkiem Materlą. Ze mną jest nasz jedynak w NBA, Marcin Gortat, Phoenix Suns. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć, nie wiem, czy ja stanę na palcach, czy ty się obniżysz, bo to jest różnica poziomów. Państwa zachęcam do udziału w naszym konkursie. Wysyłacie SMS o treści walka pod numer 7320 i taki tablet, no właśnie, który się zaświecił dzisiaj do wygrania. No, Marcin, nieprawdopodobna ta ostatnia walka. Niesamowita walka. Muszę powiedzieć, że po raz pierwszy w życiu widziałem tak zaciętą walkę i no, nie da się nic innego powiedzieć. Michał wygrał tą walkę swoim sercem, swoim charakterem. Pokazał niesamowitą pasję i mimo chyba kontuzji, którą odniósł w trakcie tej walki, pokazał, że naprawdę jest niesamowitym zawodnikiem. Ciężko pracował, żeby wrócić na ring, ponieważ był kontuzowany oczywiście wcześniej parę razy i znowu pas. No, tylko dlatego, że nie udało ci się awansować do playoffów, to masz okazję dzisiaj uczestniczyć w tym święcie MMA. Skończyłeś ten sezon naprawdę ze znakomitym wynikiem. Średnia 16 punktów na mecz, 10 zbiórek, ale od lat jesteś wielkim fanem sportu walki. Tata wybitny pięściarz, także lubisz chodzić na boks, lubisz też oglądać MMA. Pamiętam, byłeś na gali Mustin w Worcester, kiedy Mariusz Pudzianowski przegrał z Timem Silvią. Zgadza się. Dostałem dzisiaj zaproszenie od naszego partnera Briggs & Stratton, który udostępnił nam możliwość obejrzenia tej walki i miejmy nadzieję, że dzisiaj przyniosę trochę więcej szczęścia Mariuszowi na ostatniej walce, kiedy pojawiłem się w Bostonie. Niestety walkę przegrał, dlatego miejmy nadzieję, że dzisiaj przyniosę mu szczęście i tą walkę wygra. Oczywiście liczymy również na samego Mameda, który jest również jestem jego wielkim fanem i miejmy nadzieję, że pokażę kawał dobrego sportu. Za chwilę w ringu Rodney Wallace i Mamed Khalidow. Ciebie korciło, żeby samemu spróbować, nie wiem, wejść do oktagonu czy do ringu, bo no, gdzieś tam spotkałem się z taką informacją, że zamierzasz spróbować swoich sił z Khalidowem. Tak, jest szansa, że spotkamy się z Mamedem, ale to będzie tylko i wyłącznie trening, gdzie postaramy się oczywiście troszkę, że tak powiem, poszarpać, poprzewracać zdrowie, wszystko, żeby oczywiście tą walkę wygrać, ale nie da się ukryć, że Mamed oczywiście będzie faworytem. W pierwszej walce wieczoru za chwilę Rodney Wallace kontra Mamed Khalidow, a potem Mariusz Pudzianowski kontra Bob Sapp. Wrestler, futbolista amerykański, zawodnik K1, zawodnik MMA i też aktor. 9 filmów, ostatnio Conan Barbarzyńca w 3D. Jakiego ty się spodziewasz tutaj rozstrzygnięcia tego pojedynku? Myślę, że Mariusz będzie faworytem oczywiście tej walki. Myślę, że jest troszkę szybszy, zwinniejszy i mimo tej postury Boba, myślę, że mimo to Mariusz będzie miał więcej siły, dlatego ciężko trenował, miejmy nadzieję, że będzie gotowy, trzymam za niego kciuki i miejmy nadzieję, że dostarczy tutaj wszystkim kibicom mnóstwo rozrywki. Marcin Polish Machine Gortat, trzymamy teraz kciuki za naszych i zapraszamy na kolejny pojedynek. Dzięki.